W internecie jest mnóstwo różnego rodzaju wyzwań i challenge'y, ale to jedno od razu zrobiło na mnie wrażenie i zapadło mocno w pamięć. Sławek postanowił w 100 dni zaliczyć 100 nurkowań w 100 polskich jeziorach. Czy mu się udało? Czy polskie jeziora są czyste i warto w nich nurkować? Oraz na jakie problemy natrafił podczas swojego wyzwania? Zapraszam do wysłuchania ciekawych historii od pozytywnie zakręconego i nastawionego na nurkowanie Sławka. Podcast Spod Wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Sławku. Czołem. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś, bo wiem, że trochę tego było. No ostatnio nurkowałem, ale konkretnie jezioro, czy... No ostatnio nurkowałem tylko w jezioro. I właśnie o tym chyba dzisiaj porozmawiamy, tak? Bo kojarzę cię z Facebooka, z takiej akcji, którą ogłosiłeś, 4 razy 100. Powiesz coś więcej na ten temat? 4 razy 100 się urodziło w Łodzi, pomysł na challenge. Na takim spotkaniu biznesowym, które się nazywa Wielka Integracja, się nazywało Wielka Integracja 3.0, organizował Kuba Middel. Potrafi tak natknąć człowieka, żeby coś ze sobą robić, że wpadł mi do głowy taki pomysł. W sumie nie był w pierwszej wersji nie był pomysłem 4 razy 100, tylko 3 razy 100. Miało być zrobione 100 nurkowań w 100 jeziorach w 100 dni. Później ja sobie jeszcze dodałem taki osobisty, żeby zejść z wagą poniżej 100 kilo. I to jest czwarta setka. Moje pierwsze pytanie, jak usłyszałem o tym challenge'u, czy mamy tyle jezior w Polsce, w których można nurkować? Tak samo obawiałem się, że nie ma tylu jezior, ale zdziwiłem się, bo od razu oczywiście wujek Google. W Google zajrzałem, prawie 1000 jezior jest w Polsce. Czyli było w czym wybierać. Cała masa. Było w czym wybierać. Większość leży w okolicach mojej miejscowości. Znaczy może przesadzam, że większość, ale znakomita ich część leży na Mazurach jednak. To pomyślałem sobie, że uda się. Czyli że nie będzie problemu. Po prostu wyjdę tak codziennie rano tak i zanurkuję, tak? Czyli pojawiły się problemy, jak rozumiem. Znaczy, powiem szczerze, że pojawiły się problemy nawet tego rodzaju, że do niektórych jezior nie dojechałem po prostu, bo nie było dojazdu. Są pogrodzone dookoła, niby jakaś droga, niby jakaś... Czasami wchodziłem do jeziora przez jakieś krzaki i tak dalej, nie? Ale no na szczęście, jeżeli jest 1000, a mamy zrobić 100, to za długo tam nie szukałem, tylko jak nie było dojazdu, to... Dzida gdzieś indziej i już po prostu. Czyli jechałeś... Zawsze miałem plan rezerwowy, nie? Taki z 2-3 jezior pewnie. Tak jest. A robiłeś to w okresach zimowych, więc pewnie część jezior jeszcze była zamarznięta. No, zacząłem pod koniec września, a koniec się okazał 1 stycznia. Mijało 100 dni i faktycznie tydzień po świętach miałem problemy, żeby sprawę zakończyć, bo jeziora niestety były zamarznięte i znalezienie jeziora niezamarzniętego to była sztuka, ale na całe szczęście internet trochę pomagał. Koledzy, którzy mają bazy i tak dalej, czasami znajomi, czasami nieznajomi, nowych ludzi też poznałem dzięki temu bardzo wielu i za to dziękuję, że miałem taką możliwość. Nie? Czy udało się, challenge zrobiony, a powiedz mi... 100 jezior w 100 dni, czy to było tak, że codziennie po jednym jeziorze, czy sobie kumulowałeś, nie wiem, w jednym dniu kilka nurkowań na przykład? No było tak oczywiście, że kumulowałem ze względu na to, że niektóre dni musiałem jednak mieć, w ogóle w seryjnych nurkowaniach musi być jakiś odpoczynek. Ale oprócz tego pracuję też zawodowo, no nie mogłem dzień w dzień ze sprzętem, choć sprzęt tak naprawdę się przyzwyczaił jeździł cały czas na samochodzie tego. Do pracy wchodziłeś w suchym skafandrze? Nie, ale bywało, że z pracy wyjeżdżałem w suchym skafandrze, bo miałem takie jeziora, że blisko nurkowałem i faktycznie z pracy wychodziłem w trakcie tam dnia i od razu w skafandrze, przebrany w pracy. O, to naprawdę nieźle. Szczególnie na sam koniec, jak były już zimowe te dni takie, że
po prostu śnieg u nas padał i tyle, nie? To już się nie chciało mi na podwórku rozbierać, tylko pracę się przebierałem. W skafandrze od razu czasami w ocieplaczach różnie bywało. No tak, komfortowo i przyjemnie. Powiedz mi, no zwiedziłeś 100 jezior, tak? 100 jezior. To czy coś ciekawego cię zachwyciło w tym naszym polskich akwenach, czy jednak fajniejsze są Egipty na przykład? Jeden gość mi napisał na samym początku, jak ogłosiłem ten challenge i wkleiłem na grupę facebookową nurkowanie, to jeden gość mi napisał, że powinienem na dupie siedzieć i tyle. No i powiem szczerze, że niektórzy chyba tak uważają, że lepiej sobie siedzieć na kanapie i oglądać to wszystko w telewizji. Nie. Ja zwiedziłem kawałek świata. Piękne widoki są w morzach. Typu w Morze Czerwone. Czy w Egipcie jest lepiej, czy gorzej? Inaczej. I jest inaczej po prostu. Trzeba się cieszyć tym, co się ma również wokół siebie. Tym, co jest u nas w Polsce. Trzeba umieć się cieszyć i jeżeli ktoś polubił nurkowanie w jeziorach, to naprawdę polecam zrobić taki, ja już nie mówię o studniach, bo 200. Technicznie jest to, ale ogólnie polecam naprawdę nurkowania w jeziorach, bo byłem zaskoczony przede wszystkim tym, jak jeziora czyste mamy, jeżeli chodzi o jakość wody w niektórych miejscach. Spotkałem również brudne jeziora, ale czystość wody po prostu mnie zaskoczyła. W niektórych miejscach jest widoczność 15-20 metrów. Mało co się różni. W jednym jeziorze nawet błękit wody mnie zaskoczył po prostu. A pamiętasz, jakie to było jezioro? Zielone jeziora to są wszędzie, no nie tak. Tak naprawdę. A w jednym jeziorze, nie wiem, jakoś ani słońce świeciło, ani nic. I jezioro Serwy koło Augustowa, może tam bardziej studzieniczna, trochę za Augustowem. Jezioro Serwy. Ale później spotkałem jeszcze parę takich jezior. Na Kaszubach na przykład Rozpudy obie, nie? No i naprawdę jest trochę jezior, można zobaczyć tam na tym moim kanale. Też tego wszystko nie oddaję. W sensie kanał, film nie oddaje tego, co się zobaczy pod wodą po prostu. No. Tych wrażeń? No racja. A nurkowałeś sam czy z kimś, jak robiłeś ten challenge? Większość nurkowań sam robiłem sam, natomiast jak tylko się nadarzał partner, to nurkowałem z partnerem. To może 356 nurkowań w następnym roku? Nie. Nie to, że mam dosyć, ale logistycznie 100 w 100 dni i w 100 jeziorach, no po prostu ciężka sprawa. Czyli logistyka była problemem, a nie samo nurkowanie. Znaczy pogodzić wszystko z pracą, z tym, żeby... Ja nurkowałem po drodze również, nie? Po prostu. Jadę do pracy, gdzieś tam do innego miasta. Zamiast jechać na kawę, zjeżdżasz na nurkowanie. Za każdym razem wieczorem obczajałem, gdzie tam można zanurkować później. A, i do tego zapomniałem, do takiego challenge'u 100 dni, ja nie wiem jak 300, bo nie próbowałem, ale do takiego challenge'u trzeba mieć naprawdę wspaniałą żonę przede wszystkim, żeby to jakoś przepuściła w domu, tym bardziej, że mamy malutkie dzieci, także... Podobnie jest z podcastem. W każdym razie i zaznaczam, że to nie był u mnie w ogóle problem, nie? Żona mnie nawet zachęcała, dzięki temu ten challenge wręcz się udał, nie? To prawda. Jak pytałem, co robimy w sobotę, to ona mówi, no ty nurkujesz. I wtedy to się sprawdza, wtedy można to zrobić, nie? Zgadza się, no. Czy mówisz, że logistyka i to była logistyka związana z dojazdami, ze sprzętem, z ładowaniem butli, ze wszystkim pewnie? Wystąpiły wszystkie problemy te, których ja się obawiałem na samym początku. Na przykład? Obawiałem się po pierwsze, czy dam radę fizycznie w ogóle, nie? Po drugie, czy sprzętowo dam radę, no bo mam małą sprężarkę Bauera i tyle. Faktem jest, że jak gdzieś się dalej jechało, trochę sprzętu jest, to na pakę się więcej wrzucało i tam te 6-7 jezior na tym sprzęcie, co mam spokojnie, bez ładowania, mogę przenurkować. Natomiast jak byłem na dłuższych wyjazdach, to
gdzieś po drodze zahaczałem o jakieś centrum nurkowe i ładowałem na szybkiego i tyle po prostu. No sprężarki ze sobą nie woziłem. Właśnie miałem zadać pytanie. Takich wypadów nie planowałem, żeby nie być w domu nie wiadomo ile. Jak jechałem na przykład na obóz szkoleniowy w Bieszczady, no to po drodze tam faktycznie wtedy mnie nie było, jak zaczynałem z 5 dni i wtedy po drodze nurkowałem i to nawet robiłem takie większe kółko po Polsce, nie? Czyli tak naprawdę od morza po same góry nurkowałeś w tym challenge'u? Tak. To naprawdę kawał Polski zwiedzony. No w sumie nie nurkowałem południowo-zachodnia Polska tylko chyba, a tak to tak niedużo, ale po całej Polsce. Ale większość jednak Kaszuby i Mazury. No tak, tam mamy dużo jezior. No później na samym końcu Szczecin, tam zachodniopomorskie, bo tam jest jednak, no nie wiem dlaczego, ale pewnie bardziej na zachód. Temperatura jest wyższa cały czas. No niż u mnie to w ogóle to nie porównuję, bo już Gdańsk jest takim miejscem, w którym jest to o parę stopni zawsze wyżej, nie? Mhm, zgadza się. Czyli dużo jeździłeś i jakie jeszcze były problemy, które mogły pojawiły ci się w trakcie tego, nie wiem, awarii, no właśnie, sprzętu? No to czego się bałem, mój suchy skafander ma 8 lat i mam jeden. I no niestety już na samym końcu musiałem go sam naprawiać i kleić, bo nie było mowy o tym, żebym... Ja zamówiłem nowy w trakcie. On jeszcze się nie zrobił, bo niestety komponenty idą z Chin nie wiadomo ile czasu. Ale nie było czasu na serwis go oddać, bo nie ma serwisu dzisiaj od ręki. I trzeba było samemu sobie radzić, sam jakieś tam łatki, samemu musiałem dziurkę wyczaić, obejrzeć to gdzie i tak dalej. To też zajmuje czas, nie? Także... Plus schnięcie tego wszystkiego, znowu testy. Dokładnie, ale jak się ładują butle i tak jest trochę czasu, to... No tak, czyli sprzęt, co jeszcze się popsuło lub zawiodło? No czynnik pogodowy. Tego się obawiałem najbardziej, że zima na przykład przyjdzie na początku grudnia. To by już nie było takie proste. Zima przyszła u mnie na Mazurach, właściwie prawie na Podlasiu. Przyszła zima przed tydzień przed świętami, dwa. Taka dobra, że pozmarzały jeziora. O, jeszcze powiem, bo mi się przypomniało. Najniższa temperatura, w jaką próbowałem nurkować. No. I jezioro było nie zamarznięte, ale aż parowało, tak mu się chciało zmarznąć, nie? To była 13 stopni. I nie, na minusie. Na minusie. I niestety to nurkowanie się nie powiodło od samego brzegu od razu i nie było zaliczone. To jezioro powtórzyłem, jak była troszeczkę wyższa ta temperatura, w sensie na minusie było może 2 stopnie. I wtedy tak jakby drugi raz podszedłem do tego samego jeziora, a w ten dzień no niestety nie wyszło, bo wszystkie automaty pozamarzały. Nie? I w stage'u, i w butli podstawowej, i podstawowy, i... O Boże, żółty aż mi wyleciało z głowy z tego wszystkiego. No i żółty też, no. Dokładnie tak. No, wszystko nurkowania to może głowa parować, nie tylko jezioro. A powiedz mi, długo byłeś pod wodą? Czy to było takie, wchodzę do wody, 2 minuty zaliczone, czy jednak robiłeś nurkowanie? Powiem szczerze, że były nawet nurkowania powyżej godziny i to grubo. Znaczy grubo, no, godzina 15 na przykład, nie? Ale były też nurkowania 19 minut, chyba najkrótsze, albo 15, nie pamiętam. No, wpadłem w takie jezioro na Kaszubach, że było po drodze, było zaplanowane, nie miałem wtedy planu awaryjnego i nurkuję. I mówię, znaczy tam ponagrywałem ten wstęp, te sprawy, no i cisnę do tego jeziora. Wrzuciłem stage'a, bo zawsze, żeby dwa razy, żeby znaczy ciężko nie nosić, to no dwa tak. razy chodzę, nie? Wrzuciłem stage'a, a stałem tak po pas w wodzie, nie? I się zastanawiałem, czy go znajdę, bo nie było widać, nie? Znalazłem, owszem, ale no niestety ryłem nosem o dno, żeby cokolwiek zobaczyć. Ledwo kompas tam widziałem, jakoś trochę odpłynąłem. Całość trwała 19 minut. Ale w tym jeziorze, uwierzcie, co było? Ryby owijały mi się o maskę. One też nie widziały. Masakra, one chyba też nie widziały. I ryb naprawdę tam jest. Ryb tak.
Nie wiem dlaczego, być może z tego zielonego coś tam jedzą, ale to, i to było chyba jedno z najkrótszych nurkowań, które miało tam no około, nie wiem, poniżej 20 minut leciutko, nie? Ale niżej 15 minut nurkowania nie było. Tak. A jak miałeś takie, nie wiem, godzinne nurkowanie, jeszcze pewnie samotnie, tak? Nie. Nie? Te godzinne było nocne i było z partnerem, okay, który mnie namówił tak naprawdę na nocne nurkowania. Tym jednym razem, my nurkowaliśmy wtedy chyba dwa razy w ten dzień. Jedno nurkowanie było takie normalne, dzienne i też pokazał mi jedno z najczystszych jezior, jakie widziałem w województwie podlaskim. Jezioro Staw to się nazywało. A natomiast zrobiliśmy nurkowanie drugie już po nocy, jako nocne. I uczył mnie tam fotografować. Ja mam uprawnienia instruktorskie, specjalizację fotografa, ale powiem szczerze, że on mnie uczył bardziej skąd i jaki sprzęt wziąć, żeby to w miarę wychodziło, nie? I naprawdę byłem w szoku, co widziałem w nocy. To ja nocnych nurkowań nie robiłem ze względów bezpieczeństwa, nie? A tu miałem okazję ponurkować z nim w nocy. Później jedno się zdarzyło takie, że na samym zachodzie prawie je robiłem i ono też trwało jakieś 40 minut i wyszedłem, to już było ciemno, nie? W sumie jak się zanurzysz i schodzisz na te 15 metrów w polskich jeziorach, to i tak masz nocne. Czyli cały czas z kolegą dojść. W większości. No nie, właśnie w jeziorze Staw się przekonałem, że niestety, znaczy stety w większości, bo zszedłem na 14 metrów i nie wiedziałem, co się dzieje, bo latarka nic nie dawała po prostu. Pierwszy raz widziałem jezioro, które, no, które było tak czyste po prostu, że było widno na 14 metrach elegancko, nie? To ja byłem w takim akwenie, gdzie powiedzmy od 1,5 metra to już była noc. Nie, no tak. To weźmy pod uwagę, to że stage'a nie widać, nie? No. No to taki sam akwen, nie? No to trochę obalasz mit, że polskie jeziora są brudne i nie warto nurkować. Tak, zdecydowanie ja sam się o tym przekonałem, bo ja też myślałem, że wszystkie są takie, jakie gdzieś tam widziałem. Ponurkujcie, zobaczcie, naprawdę warto. No właśnie, to taki mit, bo właśnie wszyscy mówią, że polskie jeziora brudne, zimne, zielone. Jak się nauczysz polskich jezior nurkować, to potem cały świat przed tobą. Ale to też jest prawda. Tu nie ma co gadać. No, ale że są tak czyste. No, ale niektórym może nie być problem na przykład przejrzystość wody, ale może być na przykład problemem słoność wody. Jak w szkole to widzę. Jak maskę ściągam w Morzu Czerwonym, gdzie jest zasolenie dość duże, to niestety w oczka gryzie i niektórzy nie chcą kończyć. Nie chcą kończyć po prostu. Jakoś tam no, dla każdego nurka trzeba poświęcić tyle czasu, żeby go nauczyć po prostu. Nie? Jak się nie daje w morzu, to trzeba zrobić to w jeziorach po prostu. Nie? Jak w jeziorach, też nie, będzie to nurkiem. Też będzie nurkiem, jeżeli będzie chciał, ale jeżeli się zrazi całkowicie do tego, no jednemu zmącona woda albo brudna woda, a drugiemu słoność wody przeszkadza. Albo to nie jest reguła, woda. Nie? Nie spotkałem się. A to ja. Dobre. No naprawdę, jak na Malcie byłem, to już naprawdę któregoś dnia, za gorąco po prostu. Za ciepło. Jeszcze chciałem powiedzieć o kwestiach bezpieczeństwa, bo miałem taki fajny, fajny przypadek właśnie przy tym nocnym nurkowaniu. Byliśmy nad takim jeziorem, że zasięgu za bardzo nie było. A ja miałem zawsze w telefonie, mieliśmy tak umówione, że z żoną, że ma godzinę na to, żeby powiadomić policję od tego, jak ja napiszę, że wchodzę. Mhm. Nie zawsze, bo jak planowałem być dłużej, to pisałem dłużej. Nie? Super pomysł. Tylko nie działa. Się przekonałem właśnie tam. Nie było zasięgu, wysłałem SMS-a i idę do wody, no bo już byłem przebrany i tak dalej. No tak. Nie sprawdziłem, że wyszedł. Nie zdarzyło mi się nigdy taka rzecz, nie? No i wychodzimy z wody po półtorej godzinie, sobie wyobraźcie. Jeszcze ja napisałem, że będziemy dłużej pewnie, nie? No tak.
Wychodzimy z wody, ja miałem cztery telefony od policjanta znajomego i siedem telefonów od żony. Dzwonię najpierw do żony. Pytam, co jest. Z płaczem, że nie wie, gdzie jestem, po pierwsze. No tak. Nie wie tego. Ja mówię, zaraz, halo, no wysyłałem przecież SMS-y. Nic nie dostałem, nie? Patrzę rzeczywiście, wiadomości dwie niedostarczone. To naprawdę koszmar. Ja pytam, czy zgłaszała na policję. Ona mówi, ty, co miałam zgłaszać, jak nie wiem, gdzie jestem. No to tak. To była taka przykra sytuacja, bo niestety bliscy się martwią. Zgadza nie się. Ma co gadać. Faktem jest, wiedziała, że nurkuję z partnerem w tym dniu. No ale tak czy inaczej, jak się nie zgłaszam, a mamy to umówione, to zawsze działało przez całe 100 nurkowań praktycznie. No nie przez całe, bo to jezioro było tam powiedzmy, nie wiem, 70. któreś podejrzewam. Mhm. A później, no to później już nie wysyłałem SMS-a bez sprawdzenia. Jak pisało dostarczone, to wtedy... Komunikacja dwustronna, jak w nurkowaniu, tak jest, czy jest okej, tak? Tak jest. No i co jeszcze mogę powiedzieć na temat... A policjant dzwonił w innej całkiem sprawie. To też ciekawie. Czyli no bezpieczeństwo, a tak to mówię, jeszcze pytanie, jak nurkowałeś sobie sam, nie wiem, takie pół godziny, 40 minut, nie nudziło ci się? Bo to jest naprawdę dużo nurkowań. Nie, hita ci opowiem. Aha. Słuchaj, jezioro Ostrzyckie na Kaszubach. Już też tak prawie zmierzchało, a fajnie tam jest, bo można podjechać na plażę miejską. Praktycznie parking jest, później parę metrów plaży i od razu jezioro. Nie? Podjeżdżam, będzie dobrze, pakuję sprzęt na siebie. Zresztą już w mokrym skafandrze, bo przejeżdżałem w skafandrze z jakiegoś innego jeziora, pobliskiego. Ja miałem taki... narzutę na fotel. Właśnie miałem zapytać, nie? No. I w mokrym skafandrze, tylko z jeziora na jezioro w sam raz. Pół godziny, godzina, taka przerwa między nurkowaniami w sam raz. No i cisnę do tego jeziora. I tam, no, plaża miejska, pomost, jakieś śmieci oczywiście, trochę butelek po piwach, jakieś maski pogubione, okulary, ale płynę dalej i ręka wystaje z mułu. Cztery palce, odotąd. O kurczę. Tą rękę mam taką, zdjęcie, może wam podrzucę. To wyglądała jak prawdziwa, jeszcze burchle tu miała nawet i paznokcie takie, nie? Myślę, trupa mam, nie? No tak. Złapię go za palec, nie? Ale sztywny jak patyk. Wyciągam, a to dotąd ręka manekina. I tą rękę manekina u siebie w nurkowni trzymam, nie? Taka, ale powiem szczerze, że tego... samego znalezienia tej ręki nie nagrałem, bo z wrażenia. No. Słuchaj, samemu płynąc pod wodą i cztery palce zobaczyć z mułu, to... Można się przestraszyć, nie? Tak od razu zużycie powietrza pewnie wzrosło. A wiesz co, nawet nie wiem. Jakoś to nagrałem tam pod wodą trochę później, ale dopiero jak wyciągnąłem tę rękę, nie? Tak, czyli po takim znalezisku już nic nie przestraszyło potem pewnie, nie? Nie, myślę, że nie wiem, jakoś tak się przyzwyczaiłem, chyba nie było jakiegoś takiego, że miałem stracha, no nie, mając stracha, nie da rady wejść do wody, mając stracha. Słuchaj. No. Czy zwiedzałeś sobie jeziorka pływając, poza rybkami jakieś inne fajne rzeczy znalazłeś? Raków, tysiące raków. W każdym jednym jeziorze i sprzętu, całą masę. Sprzętu, w sensie fajki, maski, płetwy. Pewnie ze 100 sztuk wszystkiego wyciągnę. Jakby to pozbierać, to można sklep otworzyć. Nie da się, bo i ciekawe, znalazłem portfel z dokumentami. O. Z dokumentami całkiem takimi do odczytania, bo nie wiem, może z rok czasu leżał, nie? I to też taka fajna sytuacja, bo 8 kart bankomatowych chyba tam było w tym portfelu. Z czego 3 ważne, tak? Nie, no nie wiem, czy gość poblokował, nie mam pojęcia, bo faktem jest, że śnieg już leżał. No i ja długo nie myśląc, to tam na miejscu, no to wiesz, zimno się przebrałem z powrotem w samochód, ale jak już jechałem do domu z tego jeziora, to sobie przemyślałem, że to trzeba zawieźć na posterunek, nie? Zawiozłem na policję, a ten portfel cały w Małżach, nie? No i im tam w ten... Taką mają szufladkę pod tym, no i w tą szufladkę tam im włożyłem.
I oni tak się patrzą, co to jest, nie? Ja mówię, no portfel znalazłem. I pytają, gdzie? A że mnie tam znają w miarę, no to mówią, ja mówię, że pod wodą, nie? To ty i w zimę nurkujesz? No nieźle. No w zimę też można, nie? No można. Tym bardziej, że to początek był. Faktem jest, że długo padał śnieg, a jeziora, była taka temperatura w okolicach zera i jeziora długo nie zamarzały, nie? No. Zresztą tak jak teraz. Teraz też można spotkać sobie jeziora, zresztą u was to w ogóle. Na Kaszubach tak samo. Na Mazurach niestety, ja wyjeżdżałem w piątek do połowy okna tego dolnego, w drzwiach tarasowych miałem śnieg. To by musiał się wykopać. Bałwana można było lepić autentycznie. Nieźle. I do dzisiaj można u nas na Pięknej Górze też jeździć na nartach. O! Czyli ładny kawał. Czy to planujesz kolejny challenge? Na razie nie, ale koniecznie chcę zanurkować, bo już minął ponad miesiąc od tego, jak zakończyłem. Przyszły rękawiczki, ciepełko takie będzie w ręce. A właśnie, przy takich seryjnych nurkowaniach na sam koniec, nawet i pod lodem, ale ogólnie w zimnych bardzo wodach, to niestety ręce tak dostały, że później jak zginałem, to takie jakby palce były spuchnięte i powiedziałem, że zanurkuję dopiero wtedy, jak przyjdą rękawice ogrzewane. Mhm. Przyszły, będę nadal nurkował. Nie mogłeś challenge'a sobie ogłosić latem? No to by nie było takie proste. No tak. Znaczy nie, może inaczej, przepraszam. To by było za proste. No tak, bo no challenge latem. No nie, no można, tylko kwestia tego, właściwie to ja nie myślałem nad tematem pogody, tylko wpadłem na pomysł. I go zrealizowałem. Jak wpadłem na pomysł, byłem chory. To 2 tygodnie odczekałem i dzidę. Taki jestem, że raczej lubię robić, nie gadać. No to znam to z autopsji. Dobra, to czy co? Ja czekam na kolejny challenge. Kolejny challenge. 100 nurków, 100 jezior w jednym momencie. A, jeszcze jedna rzecz. Nie udał się ten challenge ogólnie. Tych 100 kilo nie osiągnąłem. Bardzo mało brakowało. W sensie 3 razy 100, tak? 100 nurkowań w 100 jeziorach w 100 dni. To wyszło. Natomiast ten taki osobisty, no nie za bardzo wyszedł, bo tam mi brakowało chyba bardzo niedużo, ale święta były. No. Święta, potem Sylwester, no tak. Jakoś też trzeba to obejść, nie? I tyle. I to jest właśnie powód, żeby nurkować w lato. Tylko w lato tak bym nie dostał, że tak powiem, nie dostałby organizm w kość i pewnie nawet tyle bym nie schudł, bo poleciało mi 6 kilo, nie? Nieźle. Także nie jest źle. Przez 3 miesiące, bez żadnej diety, bez niczego, poleciało 6 kilo. Nie wiem, czy tego nie można uznać za sukces. Nie osiągnąłem setki, chciałem 8. Niestety nie wyszło. Ja wiedziałem, że będzie 6, to na pewno. Natomiast jakby tam człowiek nie jadł i tak dalej, to można by było to na wadze pokazać, tylko po co. No, wagę też można przeskalować. Ale po co? Dokładnie. Najważniejsze to 100 nurkowań, 100 dni, 100 jezior. Mnie to zachwyciło, że są faktycznie te czyste jeziora, tak? Że można znaleźć takie fajne akweny. Myślę, że to zrobiła ilość nurkowań. I to znaczy ilość jezior w ogóle. Bo albo jeździmy tam, gdzie nad jeziora nurkować, jeździmy tam, gdzie ktoś poleci. No tak, i znamy. Albo... I zwykle jeździmy na jednego nurę. A ja były takie dni, i to dość sporo, w których nurkowałem po 3 razy dziennie, nie? W najlepszym wypadku, znaczy w najdłuższym wypadku, to wyszły mi grubo ponad 3 godziny nurka dziennie. To był ten 4-nurkowy, 4 razy nurkowałem w ten dziennie. To bardzo dużo, fajnie. Tak. Nie, ja czekam na kolejny challenge, naprawdę. Nie wiem, czy chcę, ale na pewno nie kończę z nurkowaniem. Może kogoś nie. Zmotywujmy. Nie odechciało mi się nurkować, jeżeli o to chodzi, nie? Natomiast czy challenge następny podejmę? Nie, no, zróbmy. Być może tak, ale to nie będzie ten sam, na pewno. No mi się kroi w głowie pomysł, mówię, jakiś rekord Guinnessa, 100 nurków w jednym momencie w 100 jeziorach na przykład, tak? To będzie tłok. Ale w różnych jeziorach na przykład, nie? A, no to też fakt. To jest fajne, no. 100 nurków, 100 jezior. I idziemy, tak?
A to jest fajne, naprawdę. No, zapraszamy słuchaczy do zapisywania się na listę i zbieramy chętnych. Do zrobienia, tak? Ale odzew był. Powiem szczerze, że na hańczy chyba wezwałem wszystkich nurków świata do tego, żeby dawali znać, podjadę, zanurkuję z nimi i faktycznie tak było, że do niektórych jeździłem i specjalnie, bo powiedzieli, że tu jest jezioro rozmarznięte, że tu chcemy z tobą zanurkować. Niektórzy do dzisiaj się deklarują, że chcą gdzieś tam zanurkować koniecznie ze mną, a ja wszystkim obiecuję, że dojadę na 100%. Super. Gadaj kiedy i przyjadę. Co robisz jutro? Ale nie mam ze sobą sprzętu. Dobra, to się tam sprzęt okupuj. Się... Mamy zaprzyjaźnionego. Jutro jeszcze by się dało. No. Dokładnie, nie? To co, kończymy ten odcinek i widzimy się tam gdzieś pod wodą w takim razie. Dziękuję. Dzięki, pięknie. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.